A почему вы сейчас попали в больницу? Dlaczego znów trafił pan do szpitala? Nie wiem. A nie może to być związane z Może z powodu pańskich wypowiedzi. Jakimi, na przykład? Jakich? No, chociażby choćby o naszym społeczeństwie. Nie znaję w oficjalnych organizacjach. Nie wiem, nie wypowiadałem się oficjalnie. A w nieoficjalnie? A nieoficjalnie? Nie przypominają. Nie przypominam sobie. A na skolko mnie jest O ile wiem, wyrzucono pana z komsomołu. Mnie jest komsomola nie. Nie wyrzucono mnie. Wystąpiłem sam. A jak wy думаете? Z powodu pańskich poglądów? To nie ma nic wspólnego z psychiatrią. Da. No почему вы попадаете в психиатрическую Więc dlaczego po raz czwarty trafia pan do szpitala psychiatrycznego? Nasz dyspanser. Ci, którzy skierowali pana do szpitala, mieli informację, że krytycznie ocenia pan nasze społeczeństwo. Jakimi by moje względy nie były? Moje poglądy, jakie by nie były, nie mają żadnego związku z psychiatrią. Gdyby pańskie poglądy nie stanowiły zagrożenia dla społeczeństwa, nie zamykano by pana w szpitalu psychiatrycznym już po raz czwarty. Po co to panu? Зачем вам это? Być wiernym ideałom komunistycznym. Z uporem rewolucjonisty wypełniać testament Lenina. Uczyć się komunizmu. Pracować z oddaniem. I jak przystało na komunistę, całym swym życiem umacniać na świecie dzieło Lenina, dzieło partii. Dzieło Lenina, dzieło partii. Leniąmся! Przysięgamy. Читая русских классиков, я для себя открывал, что Czytając klasyków rosyjskich, zaczynałem rozumieć, że to jest kraj, który kocham i że jestem Rosjaninem z krwi i kości. A Związek Radziecki Już samo słowo radziecki, nawet nie wiem, czy było w słowniku rosyjskim przed rewolucją. Kiedy zacząłem pracować, od razu zderzyłem się z kłamstwem. Wszędzie, na wszystkich szczeblach. Robotnik jak mógł okłamywał kierownictwo, starał się wpisywać wyższe wskaźniki lub domagał się takich wpisów. A kierownictwo na wszelkie sposoby próbowało oszukiwać robotnika. Cały świat wokół nas był zakłamany. Noszenie długich włosów też było przestępstwem. Słowem, to wszystko na... состоит вот это ощущение понятия свободы. На pojęcie wolności i braku wolności składa się wiele drobnych spraw. Każda z osobna wydaje się może śmieszna, ale zebrane razem sprawiają, że zastanawiasz się, gdzie jesteś w wolnym czy w zniewolonym kraju. No, кое-кто не желает честно жить. Nie wszyscy żyją uczciwie i pracują. Jeżeli zdarzy się przypadek naruszenia prawa, należy wykręcić znany wszystkim numer 02. Lub nacisnąć przycisk bezpośredniego połączenia z milicją. Oficer dyżurny miasta ma do dyspozycji grupy operacyjne różnych służb, gotowe w każdej chwili wyruszyć do akcji. U mnie pojawiło się стремление po prostu udrać. Chciałem po prostu uciec. Каким образом это можно было сделать? W jaki sposób? Ну, наверное, если обращаться там. Jeśli sięgnąć do literatury. No, скажем, powiemy, пробраться на корабль. Dostać się na statek. Да. I taką właśnie próbę podjąłem, kiedy miałem, było, o ile pamiętam,
если я не ошибаюсь, 16 лет. Działałem w konspiracji. Nikt nie wiedział, że to robię. Miałem małą drukarenkę i drukowałem ulotki. Wymyśliłem taki sposób. Kiedy metro wyjeżdża z tunelu, to niczym tłok wypycha powietrze. W chwili, gdy nie było ludzi, kładłem stosik ulotek przy wylocie z tunelu i odchodziłem. Pociąg wjeżdżał, ulotki fruwały, a ja podchodziłem do ludzi pytając, co się dzieje. Przełomowym punktem były wydarzenia w Czechosłowacji. Dla mnie to był szok. Uznałem, że nie powinienem milczeć, bo to będzie znaczyło, że jestem taki sam jak oni wszyscy. Jak ta władza, która wysłała tam wojska, kazała strzelać i dławiła wolność. Napisałem artykuł o solidarności z narodem czeskim i szukałem okazji, żeby go przemycić na zachód. Chodziłem za turystami, przyglądałem się im, podsłuchiwałem. Wreszcie postanowiłem zanieść tekst do czeskiego konsulatu. Oczywiście bałem się. Obawiałem się, że ochrona w konsulacie jest z KGB. Wezmą mój tekst, pośmieją się, przeczytają i zamkną mnie w więzieniu. Przerażała mnie myśl, że i tak nic nie osiągnę, a więc na próżno pójdę siedzieć. Pamiętam, że kupiłem kodeks karny, żeby sprawdzić, ile mi za to grozi. Do 7 lat. Chodziłem z tym tekstem przez tydzień, aż w końcu powiedziałem sobie, co będzie, to będzie, a może mi się uda, może tam nie ma KGB. Byłem w nastroju trudnym do opisania. Padał deszcz, było ponuro, chłodno, ale dla mnie to był promienny dzień. Miałem uczucie, że zwyciężyłem samego siebie, pokonałem swój strach. Idąc, myślałem sobie, pluję na was, na waszą władzę, na KGB i wasze czołgi. Nie dacie rady zrobić ze mnie duchowego niewolnika. Естественно, я очень попался, что называется. Впадłem od razu, jak to się mówi, na wstępie. Меня задержала милиция. Zatrzymała mnie milicja. И поскольку я был человеком, я не знаю, наверное, ponieważ byłem naiwny, infantylny, to mnie даже не пришло в голову изворачиваться. Nie przyszło mi do głowy, żeby się wykręcać, zmyślać coś, kłamać. Powiedziałem z dziecięcą prawdomównością, tak, chcę wyjechać ze Związku Radzieckiego. Wiedziałem, że za to, co robię, grozi kryminał. Jeśli innych dysydentów zamykali za nic, to przeciwko mnie mieli konkretne dowody. Kiedy mnie aresztowali, widziałem taki stos zeszytów, w których opisane były wszystkie moje tak zwane akcje. Tam było napisane Ukrainiec. Musicie zrozumieć. Ale po co ja to mówię? Przecież doskonale wiecie. Ukrainiec za władzy radzieckiej znaczyło to samo, co wróg narodu. Niestety. A ja uważałem siebie, i to z całym przekonaniem, za jednego z najlepszych ludzi radzieckich. Kiedy mnie aresztowali i napisali, przestępca szczególnie niebezpieczny dla państwa, roześmiałem się. Przy nim, przy tym generale KGB. A on następnego dnia wezwał do mnie psychiatrę.
Otrzymując zaszczytny tytuł lekarza i rozpoczynając praktykę lekarską, uroczyście przysięgam być zawsze gotowym nieść pomoc medyczną, dotrzymywać tajemnicy lekarskiej, zawsze kierować się zasadami moralności komunistycznej, pamiętać o wzniosłych celach powołania lekarza radzieckiego, o odpowiedzialności wobec społeczeństwa i państwa radzieckiego. Wy nie macie przedstawienia o naszym. Nie macie pojęcia o naszym poprzednim kodeksie karnym, który obowiązywał od roku 1960. Był tam rozdział przestępstwa przeciwko państwu. Były to zdrada ojczyzny, nielegalne przekroczenie granicy, obrót walutą, bandytyzm, szpiegostwo, terroryzm, przemyt. To były przestępstwa przeciwko państwu. Do tej kategorii była też zaliczana działalność antyradziecka, ścigana przez KGB. Ciążyło na nas poczucie odpowiedzialności. Ciążyło czy nie ciążyło, mniejsza z tym. W każdym razie mieliśmy poczucie odpowiedzialności, gdyż powierzono nam prowadzenie przypadków, które według kodeksu karnego miały wagę państwową, dotyczyły przestępstw przeciwko państwu. Dlatego mieliśmy świadomość, że wykonujemy niezwykle odpowiedzialną pracę. Podczas nocnych dyżurów obchodziliśmy instytut, zaglądając do wszystkich sal, aby zobaczyć, w jakim stanie są chorzy, według ustalonego porządku. Na czwarty oddział nie mieliśmy wstępu. Pukaliśmy do okienka, przez drzwi wystawiał głowę lekarz dyżurny, który mówił, że wszystko w porządku i na tym obchód czwartego oddziału się kończył. Tak, na czwartym oddziale byli chorzy skazani za działalność antyradziecką, za drukowanie ulotek o antyradzieckiej treści. Lub udział w demonstracjach przeciwko ustrojowi i władzy radzieckiej. Georgij Morozow, członek Akademii, pokazywał mnie jak królika doświadczalnego. Patrzcie, to wariat, cierpi na manię obalania władzy radzieckiej. Naśmiewał się ze mnie. Odgrywał komedię. Nie pamiętam, czy tamci śmiali się, czy tylko uśmiechali. W każdym razie miało być śmiesznie. Byłem człowiekiem z sali numer 6 Czechowa, który mówi o prawach człowieka, o prawdzie. Rzeczywiście wyglądałem śmiesznie, jak wariat, w szlafroku i nieogolony. W mojej historii boleźni była w частности zapisana taka fraza. W mojej historii choroby było określenie, że ciągnie mnie do chorych zarażonych antyradzieckością. Tak to sformułowali. Zarażenie antyradzieckością oznaczało dla nich psychiczną ułomność. To już psychiczne odklonienie. Da. Tak вот w отношении меня было даже не написано. Ja nie byłem zarażony, a jedynie ciągnęło mnie do chorych zarażonych antyradzieckością. Ale dla nich był to wystarczający powód, aby stwierdzić, że z moją psychiką jest coś nie tak. Podczas rewizji skonfiskowali wiele moich notatek, między innymi na temat teorii marksizmu, pracę w języku niemieckim oraz kilka dyplomów za podnoszenie ciężarów, bo kiedyś uprawiałem sport. I uznano mnie za schizofrenika, ku mojemu zdumieniu. A w aktach napisano: zainteresowanie filozofią, językiem niemieckim i sportem wywołane chorobowymi zmianami osobowości.
Ja nie mówię, że my nie mogli się mylić. Nie mówię, że nie mogliśmy się mylić. Mogliśmy. Mogli się mylić. No ja nie pamiętam. Ale nie pamiętam przypadku, żebyśmy nie stwierdzili żadnej choroby. Совсем nie było болезни. Такого случая. Takiego przypadku nie pamiętam. A to, że tam zawsze były zalążki choroby, która może rozwijać się różnie. Dotyczy to schizofrenii, a także innych chorób. Ale przecież nie u każdego stwierdzaliśmy schizofrenię. Stwierdzaliśmy. Stawialiśmy diagnozę schizofrenii bezobjawowej, ale nie u każdego. Dlaczego uważa się, że obowiązkowo u każdego stwierdzaliśmy schizofrenię? No nie. Bezobjawową schizofrenię wymyślili, nie tyle wymyślili, ile opisali ją reprezentanci szkoły Snieżniewskiego. Snieżniewski był akademikiem nauk medycznych, znanym psychiatrą. Pisał podręczniki z zakresu psychiatrii, z których się uczono, wierzono w teorie tam prezentowane i oczywiście zgodnie z nimi stawiano diagnozy. Trzeba powiedzieć, że nigdzie na świecie w naukowej literaturze medycznej nie ma takiej klasyfikacji schizofrenii, tylko u nas. Jest taka schizofrenia i nie ma na to rady. Być może niekiedy ramki tej schizofrenii nieco poszerzaliśmy. Ale że taka bezobjawowa schizofrenia jest, to prawda. I nic się na to nie poradzi. Nic się nie poradzi. Taka schizofrenia jest. Siedzi młody człowiek, rozstrzygają się jego losy. No, szpital to mimo wszystko szpital. Popaść z taką rozchwianą psychiką, trafić do więzienia czy łagru, to znaczytelne. Byłoby dużo gorszą perspektywą, więc musieliśmy wybierać. Innej drogi nie było. Musiał iść albo do więzienia, albo do szpitala psychiatrycznego. Кто-то из принимавших, В избе przyjęć drwili sobie ze mnie. Nie przejmuj się, przez pierwsze 10 lat będzie ciężko, ale przez następne 10 już lżej. Przycupnąłem pod ścianą i myślałem sobie, pamiętam to dokładnie, że zaraz zadzwonię do mamy, do domu i zabiorą mnie stąd. Rozumowałem zupełnie jak dziecko, w porządku, myślałem, już zobaczyłem jak tu jest, widzę, że strasznie, ale przecież nie mogę tu zostać, bo tu się nie da żyć. Ja jej nie mogę nazwać, język nie poworaczy. Nie mogę tego miejsca nazwać szpitalem. Nawet jeśli ona psych. To nie może mi przejść przez gardło. Tam mnie zawieźli, do Dniepropietrowska. Ja
Nie wiem, jak można nazwać to miejsce. To nie był szpital. No to już nie bolnica. Nie planowałem, że zostanę psychiatrą. Gdy kończyłem studia, na posiedzenie Państwowej Komisji do Spraw Przydziału Pracy przyszli tak zwani kupcy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Proponowali mundur i pracę z umysłowo chorymi, którzy dopuścili się czynów groźnych dla społeczeństwa. Już pierwszego dnia praktyki psychiatrycznej zostałem naczelnikiem specszpitala. Wtedy szpital podlegał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. W związku z tym musiałem założyć pagony. W 64 roku dostałem nakaz pracy do Syczowskiego Specszpitala. Tak się wtedy nazywał. Podlegaliśmy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Oni nas finansowali i do pewnego stopnia kontrolowali naszą pracę. Ale przede wszystkim byliśmy pod nadzorem Instytutu imienia Serbskiego, jeśli chodzi o metody leczenia, wypisy i rygor więzienny chorych. Lekarz, który przyjmował mnie w Kazaniu, przez dwa tygodnie przemawiał do mnie ojcowskim tonem. Niech się pan przyzna do choroby. Przyrzeknie, że nie będzie więcej drukował ulotek. Podziękuję nam grzecznie za leczenie, a ja poprowadzę pana na minimalnych dawkach i nawet nie odczuje pan skutków terapii. Ale ja się uparłem. Nie miałem pojęcia, co mnie czeka, więc mówiłem, nie, będę protestować, jestem zdrowym człowiekiem. Namawiał mnie dwa tygodnie, wreszcie powiedział, dosyć, pański czas się skończył. Przysłano pana z Instytutu Serbskiego wraz z programem leczenia i będziemy pana leczyć zgodnie z tym programem. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Dobrze. To skąd ten podły nastrój? Mam dobry nastrój. Nie widać tego. Zauważył pan w swoim zachowaniu coś dziwnego? Nie. A kto to zauważył? Dlaczego skierowano pana na obserwację psychiatryczną? Lekarze tak zdecydowali. Prowadzono rozmowy między zabiegami. Rozmowy na tematy, ogólnie mówiąc, filozoficzne. Rozmowy, które przekształcały się w spory, na przykład o tym, że pacjent ma niewłaściwe poglądy na problemy, które występują w Związku Radzieckim, że takie same problemy są na Zachodzie. U nas rozwiązuje się je inaczej, ale rozwiązuje. Choć może sposób, w jaki się je rozwiązuje, nie zawsze jest właściwy. To były takie zbawiające duszę rozmowy. Nieszczęście chorych, którzy trafiali tu przez nienawiść do władzy, polegało nie na tym, że nienawidzili, lecz na tym,
że metody walki z tą władzą były niewspółmierne do ich możliwości. Nie umieli właściwie ocenić swych możliwości w walce z tą władzą. Większość stanowili zabójcy. Ci, którzy zabili w stanie niepoczytalności. Oni stanowili według mnie jakieś 80%. Potem, значит, какой-то процент составляли насильники. A reszta to byli gwałciciele, bandyci skazani za rozbój i ciężkie uszkodzenie ciała. I w tym towarzystwie my, tak zwani polityczni. Teren podzielono na dwie części. W jednej było więzienie, a w drugiej szpital. Skazani za lżejsze przestępstwa z paragrafu 144 i 206, chuligani, złodzieje i tak dalej, byli sanitariuszami i zajmowali się naszymi chorymi. I to był dodatkowy problem. Ten układ był kryminogenny. Stosunki między chorymi i obsługą były takie jak w więzieniu. Nie takie jak w normalnych szpitalach, a właśnie jak w więzieniu. Kup, sprzedaj, wymień, czaj, fajki. Idźcie zapalić. Sanitariusze bezkarnie bili chorych. Z byle powodu, albo w ogóle bez powodu. Na przykład sanitariusz otwierał drzwi, a ty akurat stałeś mu na drodze. To wystarczyło, żeby oberwać. A jeśli chory próbował protestować, to przywiązywali go i bili dalej. I przywiązywali, i już zbywali, продолжали zbywać już przywiązanego. Ну-ка, поднимись там, поднимает какого-нибудь. Поднись и сядай. Każą jakiemuś choremu i zaczynają go dusić. Kiedy chory traci przytomność, to puszczają i klepią go po twarzy. Właśnie tak trzeba dusić, uczy jeden drugiego. To była dla nich normalka, zabawa. Nie mówiąc już o homoseksualizmie i gwałtach. Pamiętam, przywieziono kiedyś Asyryjczyka. Nocami ciągnęli go do ubikacji. Aby łatwiej im było go gwałcić, wybili mu przednie zęby. No i co tam? Pij, nad czym się zastanawiasz? Co to jest? Nie wiem, wypij. Ale co to jest? Nie znam się na tym, spytaj lekarza. Pij. Wypij, inni czekają. Chcesz zapalić? To wypij. Pij do końca. Jeszcze łyczek.
Вот когда допьешь все, тогда я заехал. Так до конца пей. Пей, пей, ну просто я буду с ним. Ребята, ну заставьте его. Ну давай пей. Пей до дна. Ну пей, ну еще глоток. Прокидывай до конца. На, еще до конца пей, на, бери. Попрокинь один раз. Возьми, попей. Допейте до конца лекарства. Да, допей. Wypij wszystko. Wypij, to dobre lekarstwo. Zaraz się uspokoisz. Już dostałem zastrzyk. Zastrzyk to zastrzyk, a to jest co innego. Pij. Kiedy zaczęłam tu pracę, skierowali mnie na insulinę. Praca w ciągu dnia, leczenie wstrząsami. Podaje się insulinę, zwiększa dawkę i doprowadza do wstrząsu. Bardzo mi się podobała ta praca, była interesująca i odpowiedzialna. Insuliną leczono chorych na schizofrenię. Niektórym bardzo pomagała. Wypisywano ich z długotrwałą remisją. Teraz nie wiedzieć czemu, nie stosuje się tego. Zaczęli mi podawać insulinę. Stwierdzili schizofrenię bezobjawową, więc insulina. Wstrzykują tydzień, dwa. Jedna ręka spuchła jak bania. To przeszli na drugą. Druga też jak bania. Przychodzi lekarka. Neli Michajłowna Butkiewicz. Ona przychodzi, idzie korytarzem, podchodzi do mnie i mówi: Borysie Fiodorowiczu, a cóż to jest? A no właśnie, odpowiadam. Neli Michajłowna, co trapiło się? No jakże to? Jak tak można? Понимаете, my вам уже коим. Wstrzykujemy panu już końskie dawki. Nie mówi, co wstrzykują, ale ja i tak wiem. Лошадиные дозы. Końskie dawki. A pan nam tak? A czego кажу того? Jak pytam? No tak. Na pewno je pan cukier. Od razu przeszła do ataku. Jak tu można schować cukier, Janato? Przecież 4 razy dziennie przetrząsacie cele. To ja byłem winny, że nie udało im się wyłączyć mi mózgu. Mój organizm produkował nie tyle cukru, ile oni chcieli. A potem kończyły się i w organizmie. Ale w organizmie skończyły się zapasy. Zapasy. I ja gdzie to. I gdzieś po miesiącu zupełnie mnie ścięło. I mnie wyrubiło. Chorzy psychicznie właśnie przez swoją chorobę nie uważają się za psychicznie chorych i są przekonani, że nie trzeba ich leczyć. Niechętnie przyjmują lekarstwa i wynajdują różne sposoby, żeby tego nie robić.
Dlatego musimy sprawdzać i pilnować, żeby leki znalazły się w organizmie chorego. Niby połykają. Gardło jest puste, czyste. A potem potrafią wszystko zwymiotować. Z tego powodu mamy trudności w leczeniu i na tym tle rodzą się konflikty. Bardzo bali się sulfazynu. Sulfazyn to było i leczenie, i trochę jakby kara. To było serum w oleju brzoskwiniowym, czy jakimś innym. Po wprowadzeniu do organizmu wzrastała temperatura ciała i chory odczuwał bolesne skurcze. Na obchodzie lekarz pyta, jak się pan czuje? A jak można się czuć po 5 ampułkach haloperidolu? Ślina cieknie na podłogę. Jedne mięśnie się wydłużają, inne kurczą, zwijają. Ciało powykręcane, twarz koszmarna, a dusza potwornie cierpi. Tego się nie da po prostu opisać. Każdy ma świadomość swego istnienia, ma swoje ja. To nasze ja jest wewnątrz nas, jest z nami zespolone. A po zażyciu haloperidolu jest jak balon na nitce, gdzieś daleko, daleko od nas. Nie masz swego ja. Powstaje nie do zniesienia sytuacja. Niby jesteś, ale cię nie ma. A wtedy lekarz przychodzi i mówi: jest pan chory, my pana leczymy i wyleczymy, a pan się upiera, że jest zdrowy. Po iniekcji dużych dawek haloperidolu upadłem i uderzyłem głową o podłogę. Ratowali mnie tlenem i kardiaminem dożylnie. I chociaż prawie umierałem z przedawkowania, to jednak na obchodzie zebrałem się w sobie i z sarkazmem, na jaki było mnie stać, na pytanie lekarza, jak się pan czuje, odpowiedziałem: dziękuję, doktorze, dobrze. Jak się pan czuje? Dziękuję, dobrze. A pan? Jak na razie dobrze. Dziękuję. Trafiłem do cara bestii. Tak nazywano ordynatora mojego oddziału. Wszyscy nazywali go carem bestią i bali się trafić do niego. On mi coś przepisał. Nie wiem co, ale musiałem to brać rano i przy obiedzie. I po tym nie mogłem spać, ani w dzień, ani w nocy, w ogóle. Ja u niego prosił, to pierwsze. I właśnie jego, po raz pierwszy w życiu, oficjalnie, głośno, pokornie poprosiłem o śmierć. Pamiętam jak dziś, jak szukał mojego nazwiska na liście. Aha, Kowgar. Popatrzył na mnie. Jeszcze raz popatrzył. Pomyślał. Potem wziął. A potem wykreślił mnie z tej listy.
Ну, вычеркнуть. Jednak wykreślił. Ну, то спасибо. Dzięki za to. Все-таки вычеркнул. И сказал мне. I powiedział. Живи. Żyj. Dawniej zwalnianiem i wypisami ze spedszpitali psychiatrycznych zajmowały się komisje złożone z pracowników Instytutu Serbskiego. Raz na pół roku jeździliśmy do Leningradu, Kazania, Seczowki, Kostromy, Czerniachowska, rzadziej do Taszkientu i Alma-Aty. Ale też do Dniepropietrowska i rozpatrywaliśmy sprawy. Jeździli komisji i tam smatrili. Pierwszy вопрос, który mnie zadał. Pierwsze pytanie, jakie zadał mi lekarz, o ile tego człowieka w białym fartuchu można nazwać lekarzem, brzmiało: co będziesz robił, jeśli cię zwolnimy? Ja mu odpowiedział. Odpowiedziałem mu, że będę tyrał do ostatecznego zwycięstwa komunizmu. Sama procedura. Cała procedura trwała nie dłużej niż 10 minut, no może 12. Może być 12 minut. Na komisji do spraw zwolnień Landau spytał mnie: był pan chory? Tak, odpowiedziałem, byłem bardzo chory i już nigdy nie będę drukował ulotek. A jak pan sądzi, Starczyk? I pięknie się uśmiechnął. Jest pan w więzieniu czy w szpitalu? Siedzieliśmy akurat przy oknie z kratami, więc zamiast odpowiedzieć, wskazałem ręką na okno. Uśmiechnął się szeroko i powiedział: dobrze, idźcie. I jeszcze pół roku do następnej komisji. Dzwonili do mnie i mówili, co mam robić. Michale Michajłowiczu, tego chorego proszę jeszcze zatrzymać, na razie go nie wypisujcie. No on i ranie znajdował się w psychiatrycznych bolnicach. Dzwonili nie tylko z KGB, także z innych urzędów. Nawet towarzysze z naszego ministerstwa życzyli sobie czasem, żeby kogoś jeszcze nie zwalniać. Czas mijał i coraz częściej myślało się, jak długo jeszcze przyjdzie siedzieć. Mijał rok, drugi. Wypuszczali morderców, gwałcicieli. Zauważyłem, że lekarz jakby mi współczuł. Nie wytrzymałem i spytałem go: jak długo jeszcze? Morderców wypisujecie po półtora roku.
Inni też się wynoszą, a ja? To już trzecia czy czwarta komisja. A on odpowiedział, gdybyś kogoś zabił, byłoby mi łatwiej cię stąd wyciągnąć. Był bardzo rozdrażniony. To oczywiście nie napawało mnie optymizmem. Rodziło uczucie beznadziei. Nazywaliśmy to wieczną pryczą, bo mogli tam trzymać człowieka bez końca, jak długo chcieli. Spotkałem ludzi, którzy siedzieli 15-20 lat i więcej i nie było widać końca. Pewnie tam umarli. Nie było takiego czucia, że надо человеку. Nie chcieliśmy nikomu szkodzić. Nie mówię, no вот не было. Nie chcieliśmy. A tak my работали в рамках. Pracowaliśmy w ramach istniejącego ustroju. I w ramach prawa, które obowiązywało. Tak сказать, był. No i od tego nikuda nie dzieje. I od tego nie było ucieczki. To все те обстоятельства. Taka była rzeczywistość, które byli, której musieliśmy się podporządkować. Nie zawisili. Ja nie mogłem prosto bezgłosno. Po prostu nie mogłem bez słowa sprzeciwu godzić się na to, żeby zawód, który sobie wybrałem, aby leczyć ludzi, był wykorzystywany do takich niegodziwych, odrażających celów. Dlatego postanowiłem skontaktować się z niezależną komisją do spraw badania nadużyć w psychiatrii. Członkowie komisji zaczęli przysyłać do mnie takich ludzi z różnych stron Związku Radzieckiego. Badałem ich u siebie w domu, ściśle trzymając się kryteriów obowiązujących w naszej radzieckiej psychiatrii. Niemal 90% badanych byli to ludzie całkowicie zdrowi. To było straszne. Byłem przerażony. I uznałem, że muszę tę sprawę nagłośnić. Oczywiście długo się zastanawiałem, czy warto to robić. Miałem przecież rodzinę, dzieci. Wreszcie postanowiłem, że muszę to zrobić, że prawda musi dotrzeć do ludzi. Mówiłem sobie, jeśli ja tego nie zrobię, to kto? Przecież do tej pory żaden psychiatra się tym nie zainteresował, nie zwrócił się do komisji, nie zbadał tych pacjentów. Całą tę sprawę opisałem dokładnie, ze wszystkimi szczegółami w pracy, którą zatytułowałem Pacjenci mimo woli. Bardzo szybko mnie aresztowali. Wszyscy członkowie komisji psychiatrycznej już byli w więzieniu albo na zsyłce. Był rok 81. Dostałem najwyższy możliwy wyrok, 7 lat plus 5 i wysłali mnie do permskiego łagru. Nigdy nie byłem bohaterem ani rewolucjonistą, zawsze się ich bałem. Uważam, że to dobrze, ich należy się bać. Strach to normalne ludzkie uczucie. Jeśli ktoś się nie boi, to trzeba się zastanowić, czy nie jest chory. Postanowiłem zostać autorem pewnej niezależnej, profesjonalnej diagnozy. Przekazałem swoją prośbę o udostępnienie mi dokumentacji moskiewskim obrońcom praw człowieka i oczywiście rodzinie generała Grigorenki. Dlaczego Grigorenki? Po prostu w owym czasie represjonowany generał Grigorenko był znaną postacią.
No, a rezultat był известен. Na rezultaty nie trzeba było długo czekać. Protesty międzynarodowej opinii sprawiły, że Grigorenkę szybko wypuszczono ze szpitala psychiatrycznego. Ale ja musiałem zapłacić za to, co zrobiłem. Cena była standardowa dla Ukrainy. 7 lat łagrów o zaostrzonym reżimie i 3 lata zesłania na Syberię. Мне хотелось надеяться. Chciałem mieć nadzieję. Очень жестоким. Аж przyszedł wieczór, kiedy rozwiały się moje złudzenia. W baraku stanął obok mnie stary zek, jak ich nazywaliśmy, Josif Mishiner, nauczyciel z Mołdawii, który zaprotestował przeciwko wysłaniu wojsk do Czechosłowacji, za co dostał 5 czy 7 lat. Był bardzo wrażliwym, znerwicowanym człowiekiem. Rozumiał to, czego ja jeszcze nie uświadamiałem sobie, że 7 lat... To 7 lat, a w moim przypadku 7 i 3 to 10. Staliśmy przy brudnym oknie więziennego baraku i wtedy on powiedział mi to, przed czym się tak broniłem. Powiedział, wydaje mi się, że nie do końca rozumiesz, co się z tobą stało. Ciągle masz nadzieję. Nie odpowiedziałem, bo tak było. Ale nie licz na to. Nie będzie amnestii. Musisz odsiedzieć wyrok i musisz być psychicznie na to przygotowany. U nich była myśl. Chcieli mnie wysłać do szpitala psychiatrycznego. Wezwali z Instytutu Serbskiego profesora Landaua. Nie zgodziłem się na badanie. Kiedy usiadł obok mnie na pryczy, powiedziałem mu, mnie nie trzeba badać. Pan, panie Landau, jak zawsze szuka nie tam, gdzie trzeba i nie u tego, u kogo należy. Jeśli mówię wy mnie, jeśli postawi pan diagnozę, że cierpię choćby tylko na psychopatię, nie zmyje pan z siebie tej hańby nigdy. Obiecuję to panu, leżąc tu, na tej więziennej pryczy. I nic nie stwierdzili. Napisali, psychicznie zdrowy. Od 1988 roku nie można już było zatrzymywać za takie sprawy, jak powiedzmy ulotki. Kiedy zaczęła się pierestrojka, zniknął paragraf 70 i 190. Od 1988 roku tego już po prostu nie ma. Ale to nie znaczy... że nie było przestępstw przeciwko państwu. Są także teraz. Dzień dobry. Dlaczego nie pracujecie? Robiliśmy porządki. Sprzątaliśmy. Jesteście tu we trzech? To interesujący pacjent. Popełnił przestępstwo, które nie zostało wykryte. Jest bardzo religijny. Głos z nieba powiedział mu, że źle postąpił, więc przyznał się do winy. I teraz jest u nas. Usiądź i odpowiadaj na pytania pana doktora. Dlaczego się przyznałeś? Nie wykryto, to nie wykryto. Miałbyś spokój. Każdy musi odpowiedzieć za swoje czyny. Słusznie. Nie tylko przed ludźmi, ale i przed Bogiem. Miałeś kontakt z Bogiem? Tak. W jaki sposób? Przez modlitwę. Jak nawiązałeś kontakt? Przez Biblię. Jak poczułeś, że masz kontakt z Bogiem?
Tego się nie da opisać słowami. Było to jakieś nadzwyczajne uczucie? Nie, normalne. Tak jak wtedy, kiedy się rozmawia z matką albo z ojcem. Zdajesz sobie sprawę z tego, co mówisz? Oczywiście. Wiesz, gdzie jesteś? Знаешь, кто ты? Ну, я сразу, вот, другого плана, религиозного плана. Есть еще один религиозный плана.